niekończąca się dyskusja odbywa się, jaki powinien być współczesny mężczyzna. I oczywiście poprzez nadmierne wymagania jakby pacyfikuje się tego mężczyznę i sprowadza się go do roli tego, który na rocznicę jedynie przynosi kwiatki. Nie musi być opiekuńczy, nie musi być mocny. Ma pewien zestaw zachowań odtwarzać. Bardzo podobnie jest z kapłaństwem w dzisiejszych czasach. Oto niektórzy chcieliby, żeby był takim bratem łatą, żeby mówił to, co się ludziom podoba, żeby był taki naprawdę takim, żeby był takim psychologiem, który przenika do głębi serca, żeby był zawsze uśmiechnięty, żeby znał się na wszystkim, a jakby jeszcze był przystojny i grał na gitarze, to byłoby dobrze. Natomiast dzisiaj autor listu do Hebrajczyków jasno określa charakter kapłaństwa. Jest wzięty spośród ludu przez Pana Boga i sam sobie nie wziął tego urzędu, ale dla ludzi jest ustanawiany w sprawach dotyczących Pana Boga i po to, żeby składał ofiary za grzechy i ma obowiązek współodczuwania, bycia z ludźmi, ale używając narzędzi sakramentalnych, używając narzędzi duchowych.